Zapraszam Was do dzisiejszego wideobloga. Będzie gość specjalny, super gość specjalny. Zaraz zobaczcie kto. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Parę zadaniówek zrobią dziewczyny i tyle, no pobiją się troszkę. Nie? A dlaczego właśnie tutaj? No bo to największy klub w Warszawie. Wiesz, nie? No to... Największe serce w Warszawie. Znamy się już trochę z Grześkiem, Asia też się tu dobrze czuje, Karola. Karola jeszcze tu nie była, ale też na pewno będzie się dobrze czuła, no to chyba najważniejsze, żeby robić to w miejscu, gdzie się czuję swobodnie. I teraz Asia, jak jest w Warszawie, to praktycznie zawsze tutaj trenuje, więc też się tu ustawiliśmy na tej linii. Nigdy nie pali się mostów. Dla niektórych to wygląda, że wiesz, że jakieś zwada to jest zwada na całe życie, a nigdy nie powinno się trzymać jakiegoś żalu czy czegoś. A poza tym ja myślę, że to media i ludzie bardziej się złościli, kreowali to wszystko niż my na siebie, a że jest rywalizacja, gdy walczy się o największe tytuły, o prestiż, o sławę, o pieniądze, to nikt nie był w tym miejscu, to każdy może, wiesz, polemizować na ten temat i coś mówić, doradzać, oceniać, ale to dopiero możemy coś powiedzieć, jak będziemy w tym samym miejscu, także... Raz! Może my tam lepiej byśmy mogli robić, nie? Pani Wachowicz. Jessica, tak? Jessica, no wchodzę za te plecy, ciągle tak próbuję. Gazot poszedł, co? Zgadałem z nim właśnie przed, to już on taki miał, taki był. Ja trenię, że on był tak nakręcony, jak z maty schodzą, wie jak tam. Ty elektrycznie, no. Ale to fajnie, no. Nakręcony jest super. Czas! Dalej, te wody. Odwiązujemy łapy, zaczniemy sobie od góry. Karolina, pozdrawiasz fanów, którzy proszą o więcej ujęć stópek? Enjoy! Cały czas mnie namawiają na tą stronę swoją. Hands on. Weź od razu stopy cyknij. Nie jesteś zmęczona treningami? Jestem, ale nie jest źle. Naprawdę czuję się dobrze w porównaniu do innych przygotowań. Ja to już nie jest nasz pierwszy wspólny trening, bo Asia już jakiś czas temu była u mnie w Łodzi na kilka dni, trenowałyśmy. Teraz na końcówce, no wiem, że trening z nią bardzo dużo mi pomoże. Jeszcze ewentualnie wyjdą wszystkie błędy, że będę wiedziała, co przepracować. Mam jeszcze to półtora tygodnia, więc będę wiedziała, co poprawić. W razie czego. 90 na 5. Ale czyli lewy prosty, ale tarczujący daje tempo, nie? No dalej, lewy prawy. Dobra, ale poruszamy się już jak podczas walki, jak podczas spalin. Lewy prosty, tak jest. I dowolny kopnięcie do mężczyzny. Aha, dzisiaj to były bardziej takie sparingi zadaniowe, trochę pracy w stójce, ale to były takie konkretne ustalone kombinacje, przyjmowane na gardę, no i właśnie wchodzenie do klinczu, zrywanie klinczu, trochę pracy pod siatką, właśnie takiej pracy z
zadaniowej. Robiłam to mniej więcej, co mam robić na walce, albo czego mam nie robić na walce. Raz, dwa, bum! I stąd wtedy, i tu nawet uciekasz. Robisz dużo łatwiej, bo czasami jak dasz się tu, to nawet zamarkuje i wjeżdża w nogi, bo nogi czymś zostały, czyli tu nisko przejść. To kaszy? To co myślę, chodź, lewy prosił, tak? Ty możesz się zbić, czy na nogach. Chodzi o samą presję, nie? To sprowadza? To ty możesz też dobrze. To, daj, idziemy dalej, troszkę. Od czego zaczynamy? Za plecy. Partia trzyma na clinch za plecami, tak, w polu. Czyli jeżeli łapie w ten sposób, pierwsze co robimy, łapiemy rączki, tak? Tu obniżamy pozycję, tak? Żeby partnerowi było jak najciężej nas trzymać, tak? Ale żeby kontrolować ręce, żeby partner z clinchu nie poszedł tam po szyję. Zrobimy hop, zerwanie z bioderkiem, odprowadzamy łapkę, zrywamy, odprowadzamy albo idziemy. Ty ją wsadzasz, o, hop, tak jest, Jakie wnioski trenera? Nic z tego nie będzie. Muszę być do normalnej pracy. Nic z tego nie będzie. Nie wszystko zobaczycie. Wiesz, forma ma być na walkę, także wiesz, jest spoko, nie? Została chwila do walki. Trzy tygodnie? Trzy tygodnie do walki, także myślę, że forma jest naprawdę dobra. Także wiesz, już raz koniec sparingów, zadaniówek. Odświeżanie, ostatnie kilogramy i Karola będzie naprawdę w szczytowej formie. Wszyscy oglądajcie i zbierajcie. Może być 10 lat, bo ja później pociągiem wrócę sobie tam. Chyba tyle. Za rąbiste. Wiesz? Potrenuję go ekstra. Tylko nie mów mojej dietetyczce, bo jem jest za dużo. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tak na końcówce jeszcze mogę porobić z Asią. Bo mówię, no Aśka to jest naprawdę top topów, ona cały czas jest w formie. No i teraz nawet robiąc takie zadaniówki, no to wychodzą jeszcze jakieś tam takie błędy, które popełniam i jest jeszcze chwila, żeby to poprawić. Ale wydaje mi się, że mam dobrą formę. Jestem właśnie po treningu z Asią, zaraz siadam do mojej nowej ekstra furki z Interfleet, także jeżeli potrzebujecie fajne autko, to zapraszam do wypożyczalni Interfleet. Za dużo razy powiedziałam Interfleet, ale Interfleet jest super. I chciałam Was zaprosić do oglądania kolejnego odcinka mojego vloga na kanale To Jest Box, ale to nie jest box, bo to jest MMA. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.